Hejka na moim kanale. Zaczniemy wykonywać prosty kardigan. Jedynym jego urozmaiceniem będą kolory, które sobie tutaj wpleciemy w nasz kardigan. Będzie on bez zapięcia, z prostą plisą, wbudowaną już w przód, prostym rękawiem. W zasadzie cały projekt będzie się opierał na bazie prostokątów. I teraz pokażę Wam z bliska mniej więcej, jak on wygląda, ponieważ ja już praktycznie połowę wydziergałam. Kardigan, jak widzicie, będzie miał tutaj taką pliskę z przodu. Będzie taki oversize, bezrozmiarowy, dość obszerny, ze ściągaczem na dole, z prostym, dość obszernym rękawkiem bufiastym. Też na bazie właśnie prostokąta. Widzicie tutaj malutki ściągacz na dole, a później już prościutko, bez specjalnego zaokrąglania na pachy i na główkę rękawa, więc będzie naprawdę prościutki. Tutaj później Wam pokażę bardzo fajny sposób na łączenie ramion. No, tak jak widzicie, będzie to wykonane za pomocą drutów, a nie igły. No i tutaj mamy naszą pliskę, którą będziemy prowadzić dalej na tył. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak wykonać ten prościutki rękaw. Użyję do tego trzech kolorów wełenki. Wy możecie użyć takich samych innych, albo tylko w jednym kolorze, żeby było jak najprościej i jak najfajniej. Filmik o tym, jaka to wełenka, mam nadzieję, że oglądałyście, więc mniej więcej będziecie wiedzieć. Jeżeli nie, to będzie on podlinkowany pod opisem. Jeszcze Wam pokażę ten rękawek, on jest właśnie taki bufiasty, tutaj ma ściągacz, a później jest dodany sporo oczek, tak żeby właśnie uzyskać fajny kształt. Mam nadzieję, że będzie on tak prosty, że chętnie go wydziergacie razem ze mną. No i przód tutaj ma też dodane kolory, tak żeby właśnie się zgrało. Przód będzie w drugiej części filmiku. Przyłożymy nasz rękawek z przodem. To też zobaczcie, jak to fajnie będzie współgrało. I zapraszam do dziergania. Do wykonania kardiganu użyję włóczki Drops Alpaca Silk. Tak jak mówiłam, wszystkie dane odnośnie tej włóczki, odnośnie długości, przerabiania, próbka obliczeniowa, kolorów było w poprzednim filmiku. Serdecznie zapraszam do ich oglądania. Oczywiście on będzie podlinkowany pod filmikiem tym oraz na końcu. Opisuję tam wszystkie kolory. Jeszcze mam tylko taką uwagę, że właśnie ten kolor podstawowy, o którym mówiłam, ten 15, o którym mówiłam, że sprawia najwięcej problemów, on faktycznie łapie tutaj w takiej niebieskawość w moim aparacie, ale on nie jest aż tak niebieski, bardziej właśnie w tym filmiku poprzednim. Odnośnie kolorów możecie sobie zobaczyć, jak on wygląda. Więc czego musimy mieć? Druty. Najlepiej mieć dwa rozmiary. Numer 5. Będą to druty podstawowe, które użyjemy na prawie cały kardigan, oraz druty troszkę mniejszego rozmiaru. Ja tutaj użyłam 4,5 na ściągacze. I włóczkę. Ja użyłam koloru 1, koloru 14 i koloru 15. I zaczniemy od koloru 1. I na te druty 4,5 nabierzemy 32 oczka. Wełenka będzie z nitki podwójnie złożonej. Tak, tutaj proszę zobaczyć, ponieważ ona jest zbyt cienka,
Dlatego ja użyję na całości kardiganu podwójnie złożonej. Oczywiście w poprzednim filmiku też przerabiałam próbkę obliczeniową z pojedynczej nitki i z podwójnej. A z czego tą nitkę podwójnie złożoną przekładamy na druty. Pokażę Wam też taki sposób, jak ja lubię nabierania, bez tutaj robienia pętelki. W ten sposób nakładamy naszą nitkę podwójnie złożoną i teraz jeden koniec przekładamy przez palec wskazujący, drugi koniec przez kciuk i łapiemy tutaj dwoma palcami od wewnątrz te dwie nitki. W ten sposób powstaje nam coś takiego. Odwracamy dłoń do wewnątrz i mamy już coś takiego. I teraz mamy, to będzie nasze pierwsze oczko, a teraz mamy już drugie oczko. Zobaczcie, przez pętelkę na kciuku i przez nitkę z palca wskazującego i mamy już drugie oczko. Jeszcze raz pokażę ten sposób. Przez pętelkę na kciuku i nitkę z palca wskazującego i mamy drugie oczko. I tak nabierzemy 32 oczka. Nabraliśmy 32 oczka. Wyciągamy jeden drut i będziemy przerabiać ściegiem ściągaczowym raz oczko prawe, raz oczko lewe przez 4 rzędy. I oczko prawe, drut prawy przechodzi przez oczko na drucie lewym, zabiera nitkę, która jest z tyłu i jest ściągane. Oczko lewe, nitka wiodąca jest z przodu, ta. Drut prawy przechodzi przez środek oczka na drucie lewym i zabiera nitkę, która jest z przodu i jest ściągane. Jeszcze raz pokażę oczko prawe, nitka wiodąca z tyłu, drut prawy przechodzi przez środek oczka na drucie lewym, zabiera nitkę, która jest z tyłu i jest ściągana. I oczko lewe, drut prawy przechodzi przez środek oczka na drucie lewym i zabiera nitkę wiodącą, która jest z przodu. I tak przerabiamy przez całą długość rzędu. Pamiętamy, że ściągacz, czyli oczko prawe, oczko lewe na stronie lewej jest tak samo, czyli tam, gdzie oczko lewe, tam musi być zawsze oczko lewe, a gdzie oczko prawe, tam musi być zawsze oczko prawe. I tak wykonamy 4 rzędy. Przerobiliśmy już ściągaczem 4 rzędy. Mam nadzieję, że tutaj widać nasz ściągacz, chociaż wełenka ma sporo włosków i może nie być to widać wyraźnie. Nie zmieniając drutów, dalej jesteśmy na tej czwórce. Będziemy dodawać 30 oczek. Ja tutaj dodam te 30 oczek przez przerabianie podwójnie jednego oczka. Jest to chyba najfajniejszy sposób dodawania, ponieważ nie widać kompletnie właśnie przerw. Robimy to w ten sposób, że drut prawy, akurat tutaj mamy oczko lewe, drut prawy przechodzi przez środek oczka na drucie lewym i zabiera nitkę, która jest z tyłu i nie jest ściągana. I ponownie drut prawy przechodzi przez to samo oczko, ale od przodu i zabiera nitkę, która jest z tyłu i w tym momencie jest ściągana. Czyli praktycznie w tym rzędzie będziemy musieli dodając te 30 oczka, przerobić podwójnie prawie każde oczko. Jest na prawym, teraz pokażę. Więc drut prawy przechodzi przez środek oczka na drucie lewym, zabiera nitkę, która jest z tyłu, nie jest ściągana i ponownie drut prawy przechodzi przez to samo oczko, tylko z przodu i zabiera nitkę, która jest z tyłu. I pokażę ostatni raz. Drut prawy przechodzi przez środek oczka na drucie lewym, zabiera nitkę, która jest z tyłu, nie ściągane. I jeszcze raz przechodzi drut prawy przez oczko na drucie lewym, to samo, tylko z przodu
zabiera nitkę, która jest z tyłu i w tym momencie je ściągamy. I tak dodamy te 30 oczek. Tym prostym sposobem jest po prostu narzucenie, tak jak ja tutaj, narzucenie oczek, nitki na drut prawy, tej nitki wiodącej, przerabianie dalej oczka. Lecz ja uważam, że tutaj może powstać zbyt duża przerwa, może być jakaś taka nieefektowna dziurka, wobec czego ja wolę właśnie te dodawanie przez przerabianie podwójnie oczek. Dodaliśmy już te 30 oczek. Była to oczywiście strona prawa naszego rękawa i oczywiście przerabialiśmy je dodając na prawo. I teraz mamy stronę lewą. Wracamy, gdzie wszystkie oczka będziemy przerabiać na lewo i zmieniamy też druty na większe, na piątkę, 5 mm. Pokażę Wam, jak zmieniam. Mamy tutaj robótkę na drucie, który jest mniejszy rozmiarowo i teraz będziemy przerabiać na lewej stronie wszystkie oczka na lewo. Pierwsze jest oczkiem brzegowym, przekładane z drutu lewego na prawy bez przerabiania i kolejne jest przerabiane na lewo. Tutaj rysuję strasznie ten drut i hałas jest. Czyli nitka wiodąca przy przerabianiu na lewo oczek jest zawsze z przodu naszej robótki i drut prawy przechodzi przez oczko na drucie lewym i zabiera nitkę, która jest z przodu i jest ściągana. A tutaj pokażę. Jest drut prawy, ten już 5 mm. Przechodzi przez środek oczka na drucie lewym i zabiera nitkę, która jest z przodu i jest ściągana. I tak przerabiamy cały rząd, wszystkie oczka na lewo. Nasz rękaw będzie właśnie przerabiany ściegiem jerseyowym, czyli na stronie prawej będą oczka prawe, na stronie lewej będą oczka lewe, więc chyba najprostszy ścieg, jaki może być. Jedynym urozmaiceniem to będą właśnie nasze kolory, które sobie dodamy. Też pokażę, jak to zrobić. Ja przerobię tutaj bez włączania się, bo strasznie szorują te druty i hałas jest. Cały rząd. I zaraz pokażę, bo będziemy jeszcze dodawać oczka. Przerobiliśmy już całą naszą stronę lewą. Nasza robótka już jest teraz na drutach rozmiar 5, więc druty rozmiar mniejsze, 4,5 możemy odłożyć. I teraz będziemy przerabiać już cały nasz rękaw do końca na drutach rozmiar 5. I będziemy teraz na stronie prawej wykonywać oczka na prawo. Czyli pierwsze jest oczkiem brzegowym, przekładamy je bez przerabiania z drutu lewego na prawy i następnie oczka przerabiamy na prawo. Przypomnę, jak się je przerabia, nitka wiodąca przy przerabianiu oczek na prawo zawsze jest z tyłu robótki. Drut prawy przechodzi przez środek oczka na drucie lewym i zabiera tą nitkę, która jest z tyłu i ściągamy. I tak przerobimy cały rząd. I kolejny rząd będzie to strona lewa i będzie przerobiony na lewo. Czyli pierwszy rząd od ściągacza był rzędem z dodawaniem oczek. Kolejny rząd był rzędem na lewej stronie z przekładaniem z drutu mniejszego na drut większy. Były to oczka lewe. Teraz mamy trzeci rząd, gdzie są same oczka przerabiane na prawo. Czwarty rząd będą oczka przerabiane na lewo, bo będzie to strona lewa. I w piątym rzędzie ponownie dodamy oczka. Mamy stronę prawą naszego rękawa i będziemy dodawać 10 oczek. Czyli w sumie najpierw dodaliśmy 30 i teraz 10, wobec czego powinniśmy mieć 72 oczka po dodaniu. Dodajemy w ten sposób, żeby rozłożyć równomiernie po całej długości rzędu dodawanie tych 10 oczek,
to proponuję przerobić 5 na prawo i w szóstym przerobić je podwójnie. I na prawo. I szóste przerabiamy podwójnie. I to będzie ostatnie dodawanie oczek w naszym rękawie. Później to już prościutko. Jeżeli nie będziemy zmieniać koloru, to już zupełnie. No ale pobawimy się troszkę kolorem. I teraz dalej będę przerabiać już bez dodawania. Tym kolorem 1, cream. Mam tutaj na naszym rękawku. Włożę sobie go. Teraz zobaczcie. Mam nasz ściągacz, tak? On jest tutaj fajnie luźniutki. Później mamy takie fajne, bufiaste dodanie. I będziemy przerabiać do wysokości 12 cm, licząc od początku naszej robótki do tego momentu, gdzie ja tutaj zmieniłam na kolejny kolor. To jest właśnie odtąd dotąd, to jest właśnie te 12 cm. I tak mniej więcej właśnie ten rękawek będzie nam się układał i tak wyglądał. Ja będę przerabiać dalej i włączę się pokazać, jak zmienić ten kolor ekry na kolejny kolor 14. Przerobiłam już 19 rzędów od ściągacza, czyli razem z ściągaczem będzie to 23 rzędy. Będziemy teraz zmieniać kolor z jedynki z ekry na kolor 14, czyli kolor szaro-zielony. Kupując jeden motek i chcąc przerabiać nitkę podwójnie, mamy dwie opcje. Ja już chyba pokazywałam tą jedną, czyli moją ulubioną, że wyciągamy jedną nitkę z środka kłębka, to się ładnie wyciąga, a jedną nitkę tutaj mamy z środka, o, z tego. Nieraz się wyciąga ładnie, nieraz nie. I tą przednią tutaj znajdujemy początkową. O, tutaj jest i mamy w tym momencie dwie nitki. Jedną z środka, a jedną z przodu kłębka. I możemy przerabiać podwójnie. Druga metoda to jest, że wyciągamy tylko jedną nitkę, która jest z przodu kłębka. I później robimy drugi kłębek przez nawijanie tej nitki aż do połowy kłębka. I w tym momencie, jak już nawiniemy sobie drugi kłębek tej nitki, to później składamy i mamy taką podwójną nitkę. No ale ja lubię sobie właśnie ułatwiać pracę, chociaż nie zawsze, bo zależy jak nitka się układa tam w środku. I w tym momencie, a tutaj mam dwie nitki. To jest taka drobna sugestia. I teraz dodajemy ten kolor przez, ja akurat dodaję go na stronie lewej i mamy tutaj drut lewy i drut prawy. Przerabiamy oczka po prostu już tym nowym kolorem, czyli nasza nitka wiodąca zmieniła się z nitki ekry na nitkę szaro-zieloną. I po prostu mamy tutaj nową nitkę, oczywiście podwójnie złożoną. I przerabiamy każde oczko tą nitką. I tą właśnie, i tym właśnie kolorem będziemy przerabiać 9 rzędów. Mówię, to jest w sumie mój pomysł. Możecie sobie wymyślić ilość oczek dowolną dla danego koloru. I akurat właśnie tutaj, jak widać, zrobiłam taką kombinację, którą tutaj z przodu naszego kardiganu powtórzę, ale nie dokładnie, tak żeby
jakoś to fajnie wyglądało, bo znałam też, jeżeli będziemy zaczynać nasz kardigan od dołu białym, to być może za bardzo to będzie poszerzało akurat dół kardiganu, może niekorzystnie nasza figura wyglądać, więc uznałam, że akurat dodam tą kombinację koloru szaro-zielonego i ekry na wysokości pasa, w zasadzie pasa i talii, tak aby nasz kardigan też jakby podkreślał nasze walory. No, ale oczywiście możecie same zadecydować, czy chcecie na przykład cały kardigan zrobić z jednego koloru, czy też po prostu zrobić z takich, jak ja polecam, albo na przykład tylko rękawki zrobić z tych kombinacji kolorów, a przód i tył z jednego, to już po prostu zależy od waszych indywidualnych upodobań. Ja teraz przerobię 9 rzędów tym kolorem 14. Oczywiście cały czas przerabiamy ściekiem jerseyowym i po tych 9 rzędach zmienię na nasz ostateczny kolor, czyli taki, którą większość kardiganu jest wykonywana, czyli na kolor 15, kolor jasnomorski. A teraz można zobaczyć, jak to tutaj zaczyna wyglądać. Po przerobieniu 9 rzędów odcinamy ten kolor, zostawiając kawałek nitki, żeby ją zawiązać. Odkładamy. Pokażę, jak on wygląda z bliska. Kamera nie oddaje fajności w sumie tej włóczki. Jest taka puszysta, mięciutka z włoskami. Wydaje mi się, że to w kamerze aż tak ładnie nie wygląda. W każdym bądź razie jest milutka, no i warta zainteresowania. No i te połączenie kolorów są, myślę, że dość trafione. Zajmijmy się kolorem ostatnim, czyli tą 15. I też oczywiście będziemy przerabiać z podwójnie złożonej nitki i będziemy przerabiać do końca naszego rękawka. Ja zakończyłam nasz rękawek na wysokości 42 cm, oczywiście wliczając to ściągacz, także jest to takie minimum. Mam już tutaj naszą drugą nitkę. Składam i teraz będę dziergać. Tutaj oczywiście muszę zawiązać tą nitkę do tej, tak żeby nam się nie popruły. Czyli do tej uciętej nitki poprzedniego koloru wiążę tą kolejną naszą nitkę, którą będziemy przerabiać. Teraz będziemy przerabiać na stronie prawej. Mówię, już po prostu do końca naszego rękawka tym kolorem. No i oczywiście musicie sobie uwzględnić to, że rękaw jest zakończony na prosto. Nie sięga on ramienia, ponieważ nasz przód i tył swetra opada, od czego oczywiście później podam wszystkie wymiary. Tą długość rękawa trzeba dostosować sobie indywidualnie do swojego wzrostu. Ale mówię, takie minimum 42 cm to jest takie pożądane. No i dziergam dalej właśnie tym kolorem. Pokażę wam jeszcze z bliska te trzy połączenia za chwilę, jak przydziergam kilka rzędów i jak to właśnie wygląda. Zobaczcie, tak to mniej więcej wygląda na mojej dłoni, te połączenia kolorów, czyli ten kolor 15 jasnomorski, ten kolor 14 szaro-zielony i ten kolor 1 ekry. Tak one mniej więcej się tutaj nam układają.
No ja będę ćwierkać dalej tym kolorem 15 do końca. Mówię do wysokości właśnie minimum 42 cm dla swoich indywidualnych potrzeb. Jak to można też określić? Po wycierkaniu przodu i tyłu zobaczymy, jak nasze ramiona nam opadają, do jakiej wysokości. I od tego momentu, kiedy będą opadać ramiona, raz jeszcze tutaj pokażę. I tak, nasz kartigan, tutaj na prosto zakończony z rękawem, będzie nam tutaj opadać z ramion do jakiegoś momentu, czyli sobie obliczymy, do jakiego momentu naszego ramienia opada nam ten kartigan i od tego momentu tutaj do końca wyliczymy, jaką potrzebujemy mieć długość rękawka. Tak, ja mam właśnie od tego momentu tutaj do końca mam 42 centymetry. No i ćwierkam dalej, włączę się, jak będziemy zamykać już nasz rękawek. Przerobiliśmy nasz rękaw. Ja przerobiłam do wysokości 42 cm. Tak mniej więcej on się układa. Tutaj jako zszyjemy, będziemy mieli taki właśnie tutaj luz. Później oczywiście nakręcę filmik, jak cały kartigan wygląda, tak żebyście miały pojęcie. Teraz trudno pewno oddać to w aparacie. No i będziemy oczywiście zamykać oczka. Zamykamy wszystkie oczka. Ja zamykam oczka też w ten sposób, że pierwsze oczko przekładam, następnie przerabiam na prawo i przeciągam te oczko przerobione przez te wcześniejsze nieprzerobione. I później kolejne przerabiam na prawo i przeciągam przez te wcześniejsze oczko. I mamy tak, może powolutku to zrobię. Drut prawy przechodzi przez oczko na drucie lewym, przeciąga nitkę, która jest z tyłu i jest ściągana. I następnie tutaj zahaczam drutem lewym to wcześniejsze oczko, przeciągam to oczko późniejsze przerobione przez to wcześniejsze. I wtedy mamy zamknięcie. Jeszcze raz. I tak zamykam wszystkie oczka. Na płasko. Wszystkie po prostej. Zamykamy teraz ostatnie oczko. Po zamknięciu ucinamy naszą nitkę. I przeciągamy ją. I wtedy już jest zakończone wszystkie oczka. I tak wygląda ją oczko zakończone. Mam nadzieję, że widać. Tak wygląda rękawek na mojej ręce. W przybliżeniu. I teraz pokażę jeszcze, jak wygląda. Tak wygląda rozłożony nasz rękaw. Nie mieści mi się tutaj cały w kadrze. Jest po prostu to prostokąt. Niego tutaj. Tak wygląda w przybliżeniu. Każdy kolor, jeżeli chodzi o ilość łańki, która idzie na jeden rękaw. Koloru ekry jedynki, powiem tutaj w gramach, poszło 13 gram, a więc troszkę więcej niż pół motka. Tego koloru 14 poszło 4 gramy i koloru 15 poszło 31 gram, czyli więcej niż jeden motek. Oczywiście mówimy tu o jednym rękawie. Drugi rękaw to trzeba jeszcze raz tyle. No oczywiście wszystkie dane odnośnie ile wełenki na cały kardigan podam później w opisie. Złożę teraz jeszcze rękawek. Złożyłam rękawek, teraz też widać, jak wygląda złożony. Oczywiście później zrobię filmik, jak wygląda cały kardigan.
Także zapraszam do obejrzenia kolejnej części, jak wykonać przód i życzę miłego dziergania.